Na zebraniu plenarnym, posiedzeniu Rady Nadzorczej Bielawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej analizowane były wyniki ekonomiczne spółdzielni za pierwszy kwartał roku 2013. Pierwszy kwartał jest zawsze takim trudnym kwartałem, jest to zima, niewiele się robi, są koszty związane z warunkami zimowymi. Niemniej trzeba powiedzieć, że wyniki w naszej spółdzielni za pierwszy kwartał są zadowalające. Koszty utrzymania mieszkań wyniosły 885 tysięcy i o dziwo były globalnie niższe niż w podobnym okresie roku ubiegłego, mimo że są wzrosty cen, m.in. podatek od nieruchomości mieszkaniowych wzrósł 18%, wzrosły koszty sprzątania, koszty konserwacji dość znacznie wzrosły z uwagi na długą zimę i śnieżną. Na ogrzewaniu ciężko jest zaoszczędzić, natomiast znalazły się dziedziny bardziej zależne od człowieka. I tak cięć udało się dokonać, zmniejszając zużycie energii na klatkach schodowych. Standardowe oświetlenie zmieniono na fotokomórki, dzięki czemu 16% kosztów ogólnych zostało w budżecie. Koszty produkcji ciepła, ciepłowni osiedlowej, mimo ostrej zimy i długiej zimy, były o ponad 1,5% niższe niż w 2012 roku. Koszty stały nawet aż o 8% i tutaj zmniejszyła się głównie amortyzacja, zmiana organizacji pracy pracowników, koszty wynagrodzeń zmniejszyły się, ale też zmniejszyły się koszty zmienne, które dość istotne są w przypadku warunków pogodowych. Tak jak powiedziałem, mimo ostrzejszej zimy, to na zakup miału wydaliśmy o 2,5% mniej środków niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. A to są efekty już funkcjonującego nowego kotła. W ramach modernizacji ciepłowni już od połowy marca nowoczesny kocioł o bardzo dużej sprawności, prawie 90%, stare kotły miały około 60%, mają 60% sprawności. Już był włączony w system grzewczy ciepłowni. W kotłowniach lokalnych wystąpił wzrost kosztów produkcji ciepła od 11 do 14%. Było to związane ze wzrostem cen gazu w ubiegłym roku. Cieszy nas, że zmalały zobowiązania czynszowe, zaległości czynszowe. Na koniec roku wynosiły one 770 tysięcy, spadły do 699 tysięcy, czyli ponad 70 tysięcy są niższe, a wskaźnik zaległości 4% jest to jeden z najniższych w Polsce, bo średnio w Polsce te wskaźniki są powyżej 10%. Wynik ekonomiczny spółdzielni po pierwszym kwartale jest dodatni i wyniósł ponad 240 tysięcy złotych.